Pięć drużyn wzięło udział w turnieju rocznika 2007 Concordia Cup, którego organizatorem był KSS Concordia Piotrków. To pierwszy turniej zorganizowany przez to stowarzyszenie. KSS Concordia Piotrków posiada obecnie dwie grupy młodzieżowe, rocznik 2005 i 2007. Jest stowarzyszeniem założonym przez rodziców dzieci trenujących w KS Concordia Piotrków, która niedawno skreślona została z listy członków Łódzkiego Związku Piłki Nożnej. Mamy rocznik 2005 i 2007. Mamy nadzieję, że będzie nas coraz więcej. Chcę zaznaczyć, że jesteśmy stowarzyszeniem, czyli stowarzyszamy zarówno rodziców, jak i dzieci. I taką inicjatywę głównie klub posiada, tak? Czyli jest to forma nieposiadająca podmiotu gospodarczego. Nie zarabiamy na tym, tylko stowarzyszamy dzieci, żeby ich było jak najwięcej, żeby się nie nudziły w domach, nie siedziały, nie grały w komputer, tylko grały w piłkę. My jako rodzice staramy się dla naszych dzieci jak najlepiej. Organizujemy, jako my rodzice, organizujemy im czas i wszystko, wszystkie turnieje. Dziś ten turniej też organizowany jest przez nas, przez rodziców, przez stowarzyszenie KSS Concordia i my rodzice próbujemy zapewnić im jakoś rozrywkę, tak? Ciekawostka jest, że dla niektórych to jest w ogóle pierwsza styczność z jakimkolwiek turniejem, bo to są chłopcy na przykład 8 czy tam 9-letni, a nawet i 7-latek, tak? I świetnie sobie jakoś tam dają radę. Turniej z kompletem punktów wygrał Włókniarz Moszczenica. Wyprzedził zespoły Szczerbca Wolbusz i KSS Concordii Pierwszej Piotrków. Kolejne miejsca zajęły Start Niechcice i KSS Concordia 2 Piotrków. Najlepszym strzelcem turnieju został gracz Włókniarza Moszczenica Igor Wnukiewicz, najlepszym zawodnikiem Patryk Mordaka Szczerbiec Wolbusz, a najlepszym bramkarzem Patryk Kowalczyk KSS Concordia.